Witam Was serdecznie w ostatnim w tym roku szkolnym odcinku Drewnianych Poniedziałków. To odcinek 26, w którym prezentuję Cerkiew Drewnianą w Komańczy pod wezwaniem opieki Matki Bożej, wybudowaną w latach 1800-1803. Niestety 13 września 2006 roku Cerkiew spłonęła prawie w całości. Prawdopodobnie pożar rozpoczął się od kopu. Cerkwi przetrwała tylko dzwonnica. Na zdjęciu po prawej stronie mamy zgliszcza cerkwi, którą sfotografowano właśnie w roku 2006, kiedy miał miejsce pożar. Sama miejscowość Tkomańcza leży w wózie podkarpackim, praktycznie przy samej granicy z Ukrainą. Położona jest w Dolinie Rzeki Osławica nad potokiem, które się nazywa Barbarka. Wcześniej jego nazwa brzmiała Kumaniecki Potok. Pierwsza zmianka o miejscowości Komancza to rok 1512, czyli XVI wiek. W miejscowości również znajduje się Kościół Drewniany, który pewnie w którymś odcinku też zaprezentujemy a dzisiaj mówimy o cerkwi grecko-katolickiej, która od 1963 roku jest budowlą należącą do kościoła prawosławnego wieża, wieża, wieża i Sakrystia oraz tutaj ta, ta budowla po lewej stronie to rok 1836 budowla była remontowana w latach 1919 potem 1955 1970 1983 i 2001 w 1991 skradziono z cerkwi ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem która była cudowną, kopią cudownego obrazu z Łopienki też niedaleko Kłamańczy znajduje się takie sanktuarium w opięce, w której czci się ikonę Matki Bożej. W latach 2008-2010 budowlę odbudowano, więc to zdjęcie po lewej stronie cerkwi, które wykonałem w czerwcu 2011 roku było więc zdjęciem praktycznie niedługo po odbudowie cerkwi. Jest ona w konstrukcji zrębowej, orientowana, trudzielna. Prezentuje typ wschodnią z kopułami, ukryta blachą. Trójboczne zawiera również trójboczne prezbiterium na osi z zakrystią. Cztery wieżyczki ośmioboczne, cebulaste ze ślepymi latarniami. Od frontu mamy kruchtę Konstrukcji słupowej. Wewnątrz znajdują się sklepienia zwierciadlane oraz chór muzyczny. Te rzeczy, które nie przetrwały po pożarze to m.in. architektoniczna, ornamentalna polichromia. Znajdowało się w cerkwi Ikonostas z 1832 roku, wykonany przez Aftanasego Różyłowicza który został sprowadzony z, na zak z Zakarpackiej wsi Wołosianka Ołtarz główny pochodził z 1803 roku, czyli mniej więcej z czasu budowy kości cerkwi. Przyfundował go Grzegorz Dido. XVII wieczny ołtarz boczny. Liczne ikony tutaj też się znajdowały niestety, tak jak mówiłem w tym pożarze nie przetrwały. Również mamy tą dzwonnicę od, od strony zachodniej. Mamy dzwonnicę drewnianą, która przetrwała z tego pożaru. Jest ona konstrukcji słupowo-ramowej, pochodzi z roku 1834. Mamy również kamienne ogrodzenie, które tutaj widać i dzwon w tej dzwonnicy mamy z roku 1882. Jeżeli chodzi o różne ciekawostki związane z Komańczą, to po zakończeniu I wojny światowej na terenie Komańczy istniała tzw. Republika Komańczańska, która, na której czele stał prezydent Andrii Kyrr, Istniała ona od listopada 1918 do 27 stycznia 1919, taka samozwańcza Republika Ukraińska, Łemkowska, którą właśnie Łemkowie założyli. W Komańczy również znajduje się klasztor Sióstr Nazarytanek, w którym w lat, w, od 27 października 1955 do 28 października 1956 był przetrzymywany więziony prymas Stefan Wyszyński właśnie w Komandzie w tym klasztorze napisał tekst Jasnogórskich ślubów narodu polskiego również jeżeli ktoś z was oglądał film Prymas to również ten film akcja jego toczy się właśnie również w tym klasztorze wtedy opuszczonym klasztorze Nazaretanych w komęczy, który jest odizolowany, praktycznie trudno go zlokalizować, więc w świetnym miejscu, żeby tego prymasa przetrzymywać. Oczywiście komuniści to robili. Jeżeli chodzi o zagadkę z ostatniego odcinka, tutaj niezawodną szybkością wykazała się Madzia z kasy piątej. Drugim uczniem, który najszybciej odpowiedział na pytanie, pytanie zadane w tamtym odcinku był Oskar. Natomiast w, o, zagadka z tego odcinka dotyczy właśnie prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Stefan Wyszyński w tym roku odbędzie się jego beatyfikacja. Podaj dzień i miesiąc, kiedy ta beatyfikacja jest planowana. Wysyłamy wiadomości na adres mailowy malcin.smajdor.edu.pl. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania też poprzednich odcinków. No i myślę, że we wrześniu, w pierwszy poniedziałek września, specjalnym zabytkiem będzie również tym razem, będzie kościół, kościół który nie jest drewniany, ale jest kryty gontem którego remont ciągle się odbywa. Jest, będzie to kościół w mojej rodzinnej parafii wielogłowy. I tutaj o nim opowiem, bo to też bardzo ładna perełka, która jest bardzo blisko Nowego Sącza. Może nie wszyscy, nie wszyscy ją odwiedzili, nie wszyscy wiedzą, że taki kościół istnieje niedaleko naszego miasta, w którym pracujemy i uczymy się. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną już przez 26 tygodni. No i miłych wakacji wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.